Chwilę przed świętami dostaliśmy kolejną ciekawą informację odnośnie The Burning Crusade. Jest ona na tyle ciekawa, że mam dla was pewną deklarację. Otóż jeżeli Blizzard w przyszłym roku na BlizzConie nie zapowie The Burning Crusade, to zmieniam każdą moją postać na moim koncie na Vulperę. Dokładnie tak, moi drodzy, jestem na tyle pewny, że The Burning Crusade nadchodzi i będzie na 100%, a dowody mam właśnie tutaj i zaraz wam je oczywiście pokażę, ale najpierw zapraszam was na intro. A więc w marcu tego roku, czyli na początku, Blizzard wysłał pierwszą falę ankiet dotyczących The Burning Crusade oraz właśnie tematów związanych z tą grą. Już robiłem na tego temat tam gdzieś w prawym górnym rogu, gdzieś to oczywiście powinno być. I co się okazuje, Blizzard właśnie wypuścił kolejne ankiety, w zasadzie chwilę można by powiedzieć przed tą zapowiedzią, bo na pewno zapowiedzą, zobaczycie, będzie na pewno. W każdym razie chciałem dzisiaj wam pokazać właśnie tą ankietę, dlatego że no tu już chyba raczej możemy się domyślać, że na pewno coś takiego się pojawi, a ta ankieta również dotyczy nie tylko The Burning Crusade, ale również losów World of Warcraft Classic, coś o co bardzo często mnie pytacie, na przykład czy World of Warcraft Classic będzie miał jakiś nowy content, czy co tam będzie się działo, no a wydaje mi się, że będzie się działo coś, o czym już kiedyś mówiłem, że na 100% będzie, więc zobaczmy sobie pierwsze pytanie w tej ankiecie, czyli pierwsze tutaj zagadnienie dotyczy, czy jesteśmy zainteresowani klasyczną wersją The Burning Crusade. I oczywiście mamy tutaj parę odpowiedzi, nie jesteśmy zainteresowani, jesteśmy nie tak mniej więcej tutaj zainteresowani, jesteśmy tak średnio zainteresowani, tak całkiem okej, bardzo zainteresowani albo ekstremalnie zainteresowani. Jestem ciekaw, jakiej odpowiedzi wy byście udzielili, możecie w komentarzach nawet odpowiadać sobie pytanie, pierwsze odpowiedź, nie wiem, od pierwszej druga, trzecia, czwarta, czy coś w tym stylu, ale ja bym zaznaczył, że very interested. To jest całkiem ciekawe, dlatego że The Burning Crusade bardzo, ale to bardzo różni się od ogólnie klasycznej wersji World of Warcraft. Już o tym nawet wspominałem w paru filmach, ale skok ewolucyjny między tymi dwoma grami jest naprawdę rewelacyjny. Ilość kontentu, które możemy wykonywać sobie w trakcie takich naszych codziennych, wiecie, logowań do gry, wiecie, jakieś tam daily questy, world PvP, areny, rajdy, tam ze zmniejszonym limitem w heroiczne instancje. Jest naprawdę, naprawdę masa kontentu i ta gra naprawdę zrobiła bardzo, bardzo duży krok i powiedziałbym, że to jest jeden chyba z największych dodatków. Chodzi bardziej mi o to, że od klasika do The Burning Crusade zmieniło się chyba najwięcej w grze do tej pory, można by powiedzieć, więc jestem naprawdę bardzo zainteresowany, zwłaszcza, że ja jako gracz World of Warcraft zacząłem na samym początku w styczniu 2007 roku, czyli to jest moment, kiedy właśnie TBC był wypuszczany. Ja przez cały okres The Burning Crusade byłem największym noobem, autentycznie nie wiedziałem co jest co, dopiero na jakimś tam 68, 9 levelu dowiedziałem się co robi stamina, bo dostałem jakieś tam shoulderki, które miały na sobie całkiem sporo staminy. Gdy je założyłem, to moje życie zmieniło się bodajże z 9000 coś na 10000 i mówię, co się stało? Dlaczego ja mam tak właśnie teraz dużo HP? Co się okazało, że po prostu te shoulderki dają staminę, dowiedziałem się wtedy, więc to są pokroju tego typu rzeczy i ja jakby jak na Huntera przystało, postanowiłem zostać Hunterem z największą ilością życia, z największą ilością staminy w grze. Więc jeżeli chodzi o taką kolekcję wspomnień, to The Burning Crusade jest coś, co mnie bardzo mocno ominęło i bardzo chciałbym, to, mimo że grałem, to bardzo chciałbym tego doświadczyć, zobaczyć jak to było. Kolejne pytanie jest, jak prawdopodobne byłoby, że zagrałbyś w klasyczną wersję The Burning Crusade? I mamy nieprawdopodobne, no tak, może, tutaj takie w zasadzie neutralne podejście, somewhat likely, czyli najprawdopodobniej albo bardzo prawdopodobnie. No i tutaj też prosiłbym was o udzielenie odpowiedzi, bo jest to całkiem ciekawe. Zresztą zrobię jakąś może ankietę gdzieś tutaj w też prawym górnym rogu, żebyście mogli kliknąć dokładnie to, czy byście zagrali w The Burning Crusade Classic, gdyby wyszło. Ja bym zaznaczył very likely, bo to jest jakiś tam event, oczywiście dużo się dzieje. Przypomnijmy sobie klasika, jak startował, jakie tam wielkie eventy były. To jest fajnie być częścią czegoś takiego. Następne pytanie dotyczy właśnie losów samego klasika przy okazji. Gdyby World of Warcraft wprowadził nowy World of Warcraft Classic, świeży serwer, gdzie wszystko byłoby tak jak podczas pierwszego dnia, gdyby wszystko wystartowało, czyli po prostu świeży serwer, gdzie nie mamy żadnych postaci, content jest zrestartowany do samego początku, jedyne rajdy byłyby dostępne Molten Core i Onyxia.
nie byłoby battlegroundów i tak dalej, i tak dalej. I content by odblokowywał się, że tak to powiem, z czasem. To jest coś, o czym ja mówiłem i mówiłem wielokrotnie, że najprawdopodobniej coś takiego zrobią. Wystarczy zobaczyć sobie, jak wiele ludzi na przykład zahajpowało się w momencie, kiedy jakiś prywatny serwer zrobił właśnie nowy serwer i progresywnie od początku można było sobie gdzieś tam grać. Ile ludzi przeskakuje z serwera na serwer po to, żeby właśnie raz jeszcze doświadczyć tych takich nowych rzeczy. Więc myślę, że jest to coś, co na pewno Blizzard zrobi, bo jest to po prostu opłacalne, tak? To można nawet określić troszeczkę jak takie sezony w Diablo, gdy właśnie startują sobie sezon, nowa postać, świeże ten, później to restartują, więc to by było całkiem ciekawe. Problem tutaj jest taki, że jakby w trakcie ogólnie World of Warcraft Classic zauważyliśmy, że wiele takiej, takiej polityki no changes nie do końca zadziałało i moim zdaniem te serwery byłyby o wiele, wiele lepsze, gdyby tym razem Blizzard właśnie podszedł do tego na takiej zasadzie, że to nie będzie taki fresh start, jak to było teraz na początku klasika, tylko to będzie taki prawdziwy, nowy start i reset kontentu wraz z patchem. Czyli taki serwer na przykład mógłby działać na takiej zasadzie, że rzeczywiście nowa postać tworzymy sobie, ale jesteśmy autentycznie na jednym z pierwszych patchy World of Warcraft, więc mielibyśmy te same talenty, mielibyśmy zmiany w itemach i tak dalej, i tak dalej. I wraz z tymi patchami odblokowywany nie będzie tylko i wyłącznie content, ale nasze postaci również będą się zmieniać, będą implementowane fiksy, będą implementowane jakieś tam zmiany różnego rodzaju, dzięki czemu gameplay byłby o wiele, wiele bardziej dynamiczniejszy, bo nagle by się okazało, że dana postać staje się bardziej grywalna, albo na przykład jakieś tam itemy są bardziej użyteczne, więc to by na pewno o wiele chyba lepiej wpłynęło moim zdaniem, ale to oczywiście się nie znam, więc no tutaj... Czy ja bym zagrał na takim serwerze? Najprawdopodobniej nie, albo tak neutralnie. Nie jestem jakoś przekonany co do klasika, ale o tym jeszcze zrobię sobie jakiś filmik. Następnie mamy takie pytanie odnośnie naszych mainów. Jakby myśląc o naszym mainie w World of Warcraft Classic, to czy ta postać, którą byśmy stworzyli na tym nowym serwerze, na tym fresh start od tego, wiecie, od zera, stałaby się naszym nowym mainem, czy to byłaby nasza taka dodatkowa postać? Więc teraz gramy sobie na tam na Xramas i tak dalej, wystartuje świeży serwer, gdzie jest Molten Core, tworzymy nową postać, to czy ta postać będzie mainem, czy dalej ta postać, która jest w Naxxramas? Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, to możecie sobie jakby udzielić odpowiedzi wy. No i teraz, gdzie myślicie, znaczy jak myślicie, gdzie spędzilibyście więcej czasu, zaznacz jeden. Pierwsza opcja na nowym, świeżym serwerze World of Warcraft Classic, gdzie cały content jest zrestartowany. Druga opcja na The Burning Crusade Classic. I trzecia opcja, grałbym na dwóch, w zasadzie, podobnie, tak? Podobną ilość czasu. Ja bym oczywiście zaznaczył The Burning Crusade Classic. Myślę, że jest to o wiele ciekawsza opcja, aczkolwiek wiem, że są takie osoby, które wolałyby grać na klasiku. I wierzyć lub nie, to w momencie, kiedy startował The Burning Crusade Classic, to były nawet w tamtym roku, w 2007, dramy różnego rodzaju, gdzie ludzie byli autentycznie wkurzeni, że Blizzard wypuszcza dodatek, że teraz cały gear jest nieważny, że teraz jak pójdą sobie i zabiją jakąś świnkę, to ten gear będzie lepszy i tak dalej, i tak dalej. I było masa osób, która po prostu była i już wtedy zraziła się do World of Warcraft, natomiast no nie na tyle, żeby ta gra jakoś ucierpiała, a właśnie wyrosła na coś takiego gigantycznego, można by powiedzieć. No i dalej mamy w zasadzie jakąś tam taką ankietkę pomniejszą, znaczy większą w zasadzie ankietę odnośnie tego, jak byście opisali swoje odczucia względem jakichś tam danych opcji w tych w przeciągu 30 dni, na przykład PvP, very bad, so bad, i tak dalej, ale to są nieinteresujące, tutaj jest parę takich właśnie opcji i możecie sobie, że tak to powiem, tutaj opisać. Dodatkowo jest jeszcze ankieta odnośnie tego, jak często natrafiacie na niedobre zachowania ze strony innych graczy, ale linka do tej ankiety oczywiście rzucę wam gdzieś tam na dole, jeżeli chcecie sobie się przyjrzeć, ale jak na teraz to trzeba przyznać, że raczej The Burning Crusade ja bym już sobie normalnie dał rękę upierdzielić, że po prostu będzie. To jest coś, co zawsze powtarzam. To jest łatwa kasa dla Blizzarda, dlatego że Blizzard wykonał już większość roboty, jeżeli chodzi o serwery te klasyczne, dlatego że serwery klasyczne nie działają na tym starym kliencie, one działają na nowym kliencie gry, bodajże z patcha 7.3, ale tam z jakimiś tam modyfikacjami, pewnie też ten silnik jest gdzieś tam update'owany. I jedynie co, to wyrzucane są te opcje z tych najnowszych patchy i wrzucany jest content odtwarzany, dostosowywany z właśnie tych poprzednich gier. No i Blizzard, tak jak już on sam przyznawał, że wykonali większość roboty przy klasiku, więc teraz implementacja The Burning Crusade, czy może nawet Wrath of the Lich King, będzie o wiele, wiele łatwiejsza, dzięki czemu no, będziemy mogli może niedługo się cieszyć nawet jakimiś innymi klasycznymi wersjami gry, ale napiszcie na dole, co wy sądzicie na ten temat.
Zobaczymy się oczywiście w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i napiszcie odpowiedzi do tej ankiety i czy zagralibyście w właśnie The Burning Crusade Classic. Zostawcie łapkę w górę koniecznie. Ej, come on. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to łapkę w dół. No i w prawym górnym rogu znajdziecie linki oraz ankietę taką, którą tutaj ja zorganizuję. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia. Pa, pa. No i cześć.